Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Zbliża się okres taki, w którym będziemy spożywali bardzo dużo przekąsek, zakąsek, prostych potraw, bardzo takich łatwych w przygotowaniu, ale mega smacznych. I dzisiaj właśnie taką przekąskę zrobię z surowego łososia, choć na końcu on tak do końca surowy nie będzie. Jak widzicie, on jest w woreczku i jest wyciągnięty z zamrażalnika, bo należy tą rybę w ten sposób przygotowywać. Najpierw przemrozić, a później kroimy w plasterki. Jest raz, że łatwiej będzie się kroiło, a dwa, jest bezpieczniejszy do spożycia. A więc zaczniemy od zrobienia zalewy. I tak, i tutaj mam czerwone cebule. Dwie i jeszcze mam tutaj połówkę. Zobaczę mniej więcej wizualnie, ile to wyjdzie. Kroję w piórka. To będzie taki łosoś w plasterkach przekładany taką fajną zalewą. Może z nalewą, zalewą, no dobra. Cebulkę kroimy dość drobno, to znaczy cienko. I od razu przekładam do miski. Myślę, że dwie takie cebule w zupełności wystarczą. Teraz pomidory ze słoiczka, takie suszone w zalewie z oliwy, którą mam tutaj w miseczce, bo też będzie potrzebna. I kroimy na drobniej. O, coś takiego. Nic nie musi być tutaj pięknie, nic nie musi być ładnie, aby było drobniej. W ten sposób łosoś jest u mnie praktycznie na każdej imprezie rodzinnej i nie tylko. Pokrojone pomidorki również przekładam do miski. Teraz wkroję pęczek koperku. Przepis, jak widzicie, bardzo prosty, ale mega smaczny. Koperek musi być obowiązkowo do łososia. To jest taka, wiecie, klasyka. Następnie dodajemy kapary. Kapary, ale bez wody. Wodę wylewam. Oczywiście gramaturę znajdziecie w opisie filmu. Kapary, wiecie, są delikatnie cierpkie, one fajnie tutaj będą współgrały z tymi całymi smakami. I teraz tak, sok z niewielkiej jednej cytryny. Jak cytrynę dobrze wymasujemy, to puści więcej soków. Tego soku z cytryny nie może być za wiele, dlatego wziąłem taką małą cytrynę. Dlatego, że jak damy za dużo soku z cytryny, łosoś nam się ugotuje na zimno. Będzie biały, cały zbielej i będzie brzydki. I teraz wlewam tą oliwę, w której były zakonserwowane pomidorki. Tu jeszcze jest troszeczkę. Wymieszam i sprawdzę, czy jest wystarczająco płynu. Jeżeli nie jest, możemy oliwy trochę dolać jeszcze. Ja doleję jeszcze troszeczkę, ale niezbyt wiele. I otrzymaliśmy taką mieszankę. Więc ją odstawiam i bierzemy się teraz za rybę. To za chwileczkę również pokroję. Rybę kroimy pod lekkim skosem, robiąc delikatne plasterki. Patrzcie, coś takiego. One nie mogą być za wielkie. Oczywiście skóry nie dodajemy.
rybę mamy pokrojoną, więc teraz układamy to wszystko w naczyniu. A więc tak, pierwszą delikatnie robimy warstwę z naszej zalewy. Coś takiego. Ależ to pięknie wygląda. I układamy plasterki ryby. I teraz dopiero przyprawiamy solą i pieprzem. I kolejną warstwę. No i już tak naprawdę będziemy zakończali. I zobaczcie, nie ma za dużo oliwy, więc ja troszeczkę doleję jeszcze. To już jest oliwa z butelki. O, wygląda to tak. I teraz wkładam to do lodówki na mniej więcej 3 do 4 godzin i powinno być już idealnie pyszne. A jeżeli nie chcemy spożywać tego dzisiaj, możemy wstawić sobie na calutką noc lub nawet na 2 dni do lodówki. No już wtedy to już będzie, wiecie, całkowita perfekcja. Po kilku godzinach łosoś jest gotowy do spróbowania. Wygląda to naprawdę dobrze. Łosoś rozpływa się w ustach. Jest lekko kwaskowaty, jest koperkowy. Pomidorki dają lekkiej słodyczy, no coś wspaniałego. Po prostu to jest przepyszne. No a ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i takich prostych, niewymyślnych przekąsek. A przepis się na pewno przyda. Ja sobie jeszcze wezmę troszeczkę. Smakuje to jak diabeł. Po prostu nie mam gęby.